Dobra. Cześć wszystkim. Cześć. Z tej strony Natalia. Cześć, jestem Maria. Więc tak, ponieważ widziałyśmy na czacie informacje odnośnie kwestii związanych z pogłosem, jak i również mikrofonem, teraz trochę zmieniłyśmy ustawienia. Jeszcze pół chwili cierpliwości. Mam nadzieję, że teraz jest OK. Dobra, widzę informację, że coś się zacina, więc tak jak powiedział Piotr, prosimy o odświeżenie, ewentualnie korzystanie z YouTube'a na żywo. Lecą okejki, fajnie, to myślę, że możemy zacząć. Więc dwa słowa o mnie i dwa słowa o Marii. Być może ktoś z Was miał już okazję uczestniczyć na webinarach organizowanych przez CallPage i zobaczyć, jak dzielimy się wiedzą, jak prowadzimy te webinary. Ja generalnie w CallPage odpowiadam za sprzedaż, natomiast dzisiaj chciałam się z Wami podzielić doświadczeniem, które głównie zdobyłam w call center. Pracowałam tam prawie 6 lat. Realizowaliśmy takie akcje zimne dla na przykład NC+, dla ING, dla wydawnictwa Wiedza i Praktyka, gdzie po prostu kontaktowaliśmy się z ludźmi i sprzedawaliśmy im te produkty, usługi zgodnie z wytycznymi i umowami, jakie zawieraliśmy z klientem. Na samym początku, jak dołączyłam do chłopaków w CallPage, też realizowaliśmy cold calling, no bo nikt nas nie znał tak naprawdę, w związku z tym przez pierwsze miesiące, styczeń, luty, myślę, że to kończyliśmy już tak w maju, wygaszaliśmy akcje cold callingowe 2016 roku, no bo marketing już działał na tyle sprawnie, że byli w stanie nam dostarczyć leady i obrabialiśmy to, co otrzymywaliśmy. Ja w CallPage mam przyjemność odpowiadać za dział outbound marketing, którego zadaniem jest pozyskiwanie leadów, czyli potencjalnych klientów dla działu sprzedaży, właśnie za pomocą kampanii cold mailingowych. Wcześniej przez kilka lat pracowałam i w social media i zajmowałam się copywritingiem na stronach internetowych. Dzięki temu zdobyłam doświadczenie, które dzisiaj pozwala mi tworzyć skuteczne kampanie oraz dostosowane treści do grupy docelowej. Dobra, to co? Przejdziemy już do konkretów, moi drodzy, więc temat naszego spotkania dzisiejszego to jest cold calling versus cold mailing. Co szybciej rozkręci Twoją sprzedaż? Myślę, że na samym początku fajnie by było tak słowem wstępu, gdybym powiedziała Wam, dla kogo dzisiejsze wydarzenie jest, czego można się ciekawego dowiedzieć, żeby później nie było rozczarowań. Więc myślę, że śmiało wspólnie z Marią ustaliłyśmy, że ten webinar nie jest dla osób, które szukają gotowej recepty na 10-krotne zwiększenie swoich zysków z kampanii cold callingowych czy też cold mailingowych. Też nie powiemy dzisiaj, które narzędzie konkretnie wybrać, bo musiałybyśmy się tutaj ostro pokłócić i ta debata wyglądałaby tak jak debata polityków. Jeżeli są z nami osoby, które myślą, że i oczekują tego dzisiaj od nas, no to ja śmiało mogę powiedzieć, że no ten webinar nie jest dla Was, bo my dzisiaj przygotowałyśmy taki narzędziownik, taki niezbędnik w postaci naszych doświadczeń związanych z prowadzeniem zimnych kampanii. Na samym początku właśnie słowem wstępu opowiemy Wam o takich podobieństwach, a już na końcu naszego spotkania pokażemy różnice, podpowiemy też, z jakich narzędzi warto korzystać, na co zwracać uwagę i jakie są pułapki. No i co? Podzielimy się też tipami, które pozwoliły nam osiągnąć sukces w realizacji akcji zimnych, bo to, co robi teraz Maria, a to, co robiliśmy wcześniej w CallPage, jeżeli chodzi o cold calling, to jest naprawdę fajny wynik, zresztą też podzielimy się statystykami. Dobrze, zanim jednak przejdziemy dalej, powinniśmy zadać sobie takie cztery kluczowe pytania, które tak naprawdę możemy sobie zadać przed każdym projektem. Podstawa, czyli ile kasy możecie wydać na akcję? Zanim w ogóle zaczniecie ją planować, zanim zadecydujecie, jaka to będzie akcja, musicie wiedzieć, ile będziecie mogli przeznaczyć na to. Jak będzie wyglądała struktura lub jak wygląda struktura Waszego działu, tak? Czy są to sami handlowcy, czy będą to marketerzy, czy może sprzedawcy z jakimś marketingowym zacięciem? No i jak szybko będziecie chcieli pozyskać tych klientów, tak? Czy macie więcej czasu i możecie poświęcić to bardziej na budowanie relacji, dopiero później zwiększanie tej sprzedaży? No i
taka podstawa, czy kiedykolwiek to robiliście. No bo jeżeli robiliście to kiedyś i na przykład nie odnieśliście sukcesu, coś poszło nie tak, to wiadomo, że możemy podchodzić do tego z negatywnym nastawieniem. Tak, tak, a czasem też boimy się spróbować czegoś nowego, bo nie wyjdzie, bo źle nam się to uda, a myślę, że później lepiej żałować, że zrobiliśmy coś źle i wyciągnąć z tego wnioski i następnym razem zrobić to lepiej. Niż nie zrobić nic i nie pozyskać żadnego klienta. Dokładnie. A właśnie tak z ciekawości, dajcie info, czy kiedykolwiek robiliście u siebie w firmie albo pracowaliście na kampanii cold callingowej albo na cold mailingu, czy robicie to na co dzień. Myślę, że fajna dyskusja może się rozwinąć też na czacie i możecie się dzielić też swoimi doświadczeniami. Okej, widzę, że ktoś robił, ktoś nie robił. Fajnie, super. Dobra, no to co, lecimy dalej. Więc ja już troszeczkę opowiedziałam Wam o agendzie, natomiast wyświetlę Wam, żebyście też mogli do tego powrócić w odtwarzaniu webinaru. Więc oprócz samego sposobu kontaktu, czyli zimnego, te nasze działania, moje i Marii, mają wiele punktów styku. To, o czym wcześniej wspomniałam, że bardzo podobne jest przygotowanie się do akcji zimnych i też te pytania, które sobie zawsze zadajemy na samym początku, czyli co jest naszym celem, ile możemy wydać pieniędzy, w związku z tym kogo możemy zatrudnić i jak szybko pozyskamy klienta. Tu na pewno ważne jest to, żebyście sobie uświadomili, że z akcji cold callingowej pozyskacie szybciej klienta, ale on będzie droższy niż z akcji cold mailingowej, bo cold mailing ma dużą różnicę w porównaniu do newslettera, ale Maria myślę, że za chwilkę o tym powie. Różnice? No to tak, na pewno różnice w tym, że zatrudniamy w cold callingu handlowców, konsultantów, telemarketerów, różne jest nazewnictwo, a w cold mailingu są przede wszystkim marketerzy, bo to oni muszą wychodzić z treścią, z takim fajnym przekazem, tak? Bo od tego jest marketing. My bardzo nie lubimy, jak się łączy tak, marketing ze sprzedaż. Tak? Marketing i sprzedaż łączą i czasami jest jedna osoba odpowiedzialna za te dwie rzeczy. No, uważamy, że to jest takie... To jest zupełnie coś innego, coś jakby docelowo chodzi Ci o to samo, ale inaczej działasz podczas swojej pracy. Dokładnie. No i oczywiście o błędach, bo pochwalimy się swoimi błędami, jakie popełniłyśmy i na co warto zwracać uwagę, co my zauważamy. Na pewno wszyscy wiecie, że nie powinniśmy pisać słowa witaj, więc jak widzimy maila, gdzie ktoś pisze do nas witaj, albo jak ktoś do mnie dzwoni, jeżeli chodzi o calling i nie przedstawi się, no to też gdzieś tam od razu na starcie jest ta osoba spalona. No niestety są takie rzeczy, które elementarne, które już teraz powinniśmy wyeliminować. Dobrze. Pierwszym tematem, pierwszym punktem, który chciałybyśmy dzisiaj poruszyć, jest określenie celu naszej kampanii, czyli co chcemy uzyskać. Oczywiście Waszym celem bezpośrednim będzie sprzedaż produktu lub usługi, tak, jeżeli chodzi o cold mailing. Zanim jednak przejdziecie do oferowania, musimy pamiętać, że osoby, do których piszecie, z którymi dopiero próbujemy nawiązać relacje, najprawdopodobniej lub bardzo często nigdy o nas wcześniej nie słyszały. Gdy więc planujemy swoją kampanię cold mailingową, z tyłu naszej głowy na pewno pojawia się myśl o sprzedaży, o klientach, o zyskach, tak? Dobrze, bo ciężko, żeby tam tej myśli nie było. Ale przede wszystkim musimy skupić się na zrobieniu dobrego, pierwszego wrażenia i zbudowaniu tego pozytywnego, dobrego wizerunku, tak? Zaciekawieniu naszego odbiorcy na tyle, żeby chciał wejść z nami w interakcję. Celem naszego pierwszego maila nie może być sprzedaż. Dlaczego? Po pierwsze jest to niezgodne z prawem, tak? Wysyłanie niezamówionej informacji handlowej jest niezgodne z prawem, dlatego nie możemy od razu do tego przejść. Co więc powinno być? Na przykład u nas w Callpage, próbując nawiązać z kimś kontakt, tak? Chcemy umówić się na rozmowę telefoniczną, proponujemy spotkanie, tak? Może to być tak, że u Was na przykład prezentacja, jeżeli macie jakiś system czy rejestracja.
I tutaj tak, tutaj mamy na przykład przykład odpowiedzi, która nie jest jeszcze odpowiedzią pozytywną, ale nie jest także odpowiedzią negatywną. Ktoś tutaj nas poprosił o przesłanie oferty, czyli my z tym kontaktem możemy jeszcze troszkę podziałać, ale my tego kontaktu nie przekażemy jeszcze do działu sprzedaży, ponieważ ten kontakt na razie chce dowiedzieć się o nas czegoś więcej. Jeżeli chodzi o KPI-e, jak w każdym działaniu marketingowym, przed puszczeniem kampanii cold mailingowej, przed zaplanowaniem jej, pojawią się te magiczne KPI-e. Na początku waszej przygody z cold mailingiem będziecie się pewnie zastanawiać, skąd macie wiedzieć, jakie wyniki możecie osiągnąć, jak macie to założyć. Tak? Wszystko będzie zależało i od branży, w której będziecie próbowali działać, i od stanowiska, i od rynku, tak? Jasne, czasem będą to naprawdę bardzo, bardzo duże przewidywania, jednak no bez celu nie możecie działać, jeżeli realizowany przez waszą firmę cold mailing ma rozkręcić waszą sprzedaż, to musicie sobie te KPI ustalić, no bo inaczej żadnej sprzedaży nie będzie. Dokładnie, no u Marti to jest tak, że to jest trochę jak wróżenie z fusów albo gra w lotka na chybił trafił, natomiast jeżeli chodzi o cold calling, to KPI krążą mi to, że są wyznaczane tylko po to, żeby ich nie realizować, a prędzej czy później każdego handlowca dopadnie tak zwana targetoza, gdzie myśli tylko o targecie, który musi wyrobić albo którego nie wyrobił. No ale pamiętajcie, że te cele są po to, że pokazują, gdzie jesteśmy i jak daleko jeszcze mamy do celu, co musimy zrobić, czyli ile zostało nam dni, ile powinniśmy pozyskać klientów, ile rozmów wykonać, albo czy już teraz możemy klientować. W związku z tym, jeżeli chodzi o cold calling, wskaźnikami, które są najczęściej mierzone, to jest skuteczność, czyli ile jest rekordów zamkniętych, ile jest sprzedaży do rekordów zamkniętych, no i też średni czas rozmowy bardzo dużo mówi o tym, jak skuteczny jest dany pracownik, bo jeżeli ktoś ma krótkie rozmowy i małą sprzedaż, no to już wiadomo, że na przykład nie walczy z obiekcjami. Albo kolejny case, ktoś ma długie rozmowy i nic nie sprzedaje, no to możemy się domyślać, że gada jak najęty za dużo, tak? I dlatego określam to słowem gada, a jeżeli ktoś ma średni czas rozmowy generalnie sprzedażowej, to jest tak około 4 do 5 minut, w zależności od tego, jaką macie ofertę. Natomiast wracając do celu kampanii w cold callingu, to no, wiecie, jak mówię cold calling, to my od razu widzimy taką scenkę, gdzie telemarketer dzwoni i próbuje coś wcisnąć, czyli głównym celem kampanii wychodzącej i mojej, i Marii będzie sprzedaż. Natomiast nawiązanie nowych kontaktów biznesowych jest trudne i tutaj musicie sobie to uświadomić i z takim założeniem wychodzić i podchodzić do kampanii zimnych. A zanim zaczniemy to robić, to w pierwszej kolejności, tak jak tutaj pokazuję Wam na slajdzie, musimy mieć rekordy, czyli to, co tworzymy. Ta baza oczywiście adekwatne zgody, odpowiednio wyprofilowana pod Waszą usługę. My jak to robiliśmy w Callpage, to szukaliśmy klientów, którzy mają stronę internetową. Jeżeli realizowałam akcje dla kampanii NC+, no to dostawaliśmy od nich bazy. Natomiast jeżeli chodzi o zakup baz, pracowałam kiedyś dla wydawnictwa IMP, no i tam mając produkty dla kobiet, dla młodych kobiet, dla dzieci, szukaliśmy takich baz, jest taki dostawca, mam nadzieję, że w dalszym ciągu oni sprzedają, Present Service i Pelargos. To są firmy, które dostarczają bazy z informacją, że dana kobieta ma dziecko, bo zbierają te dane w szpitalu. W związku z tym to wszystko musi być wyprofilowane pod Wasz produkt i usługę. Kolejna rzecz to ustalcie idealny proces dotarcia do klienta, czyli całe flow, czyli odbiera, nie odbiera. Jeśli nie odbiera, to robimy to. Jeśli odbierze, a powie, że nie ma teraz czasu, to robimy w ten sposób. I trzeba przeszkolić handlowców z tego oczywiście. Później powinniście określić założenia jakościowe oraz ilościowe. Jakościowe to oznacza w skrócie, że mówimy to, co przekazujemy informacje, tworzymy formatki, w których uwzględniamy, co możemy powiedzieć podczas rozmowy, a co jest zakazane.
ilościowe, no to co będzie waszym sukcesem? Na przykład sprzedajecie ubezpieczenia i w kampanii cold callingowej sukcesem może być umówienie na spotkanie, wstępna deklaracja, na przykład też sprzedaż pakietu przez telefon. My robiliśmy takie do sprzedaży dla ING Cancer, gdzie dosprzedawaliśmy pakiet rakowi wspak. Chyba tak to wygląda. Ale na przykład najtrudniejszą akcją, jaką do tej pory realizowałam, było umawianie spotkań dla jednego z banków, bo oni mieli bardzo duże wymagania dotyczące jakości rozmów. Nie można było powiedzieć, że spotkanie jest niezobowiązujące, że spotkanie jest bezpłatne. Takich słów nie mogliśmy używać, a mimo to mieliśmy skuteczność 1 na godzinę, czyli jeden człowiek robił jedno spotkanie na godzinę. Także uważam, że bardzo, bardzo dobry wynik. Albo na przykład no nie, macie jakiś soft, więc wstępna deklaracja, no to jest właśnie rejestracja klienta w systemie, skorzystanie z trialu, czy tam implementacja narzędzia. Także podsumowując, cel kampanii powinniście do tego podejść w ten sposób, co macie za usługę, jak mają ją przedstawiać ludzie, co mają mówić w rozmowach, wyniki, jakie powinni osiągać. No i ten temat możecie już zamknąć, jeżeli chodzi o cele kampanii. To jest osoba docelowa. Okay. Ostatnio przeczytałam, że wyniki personalizowanego cold mailingu są dużo wyższe. Szczerze mówiąc, trochę mnie to rozbawiło, ponieważ nie wyobrażam sobie niespersonalizowanego cold mailingu. Cold mailing nie jest zwykłą kampanią mailingową. Nie mylmy go, proszę, z newsletterem. Jeżeli wyślecie na przykład 10 tysięcy wiadomości, tak, newsletterowych, to zadowalającym wynikiem będzie pewnie około open rate w wysokości 30%, tak, i click rate powiedzmy 5%. Dobra kampania cold mailingowa powinna generować open rate na poziomie 70%, i response rate powyżej 20%. Jak sprawić, żeby te wyniki tak wyglądały? Musicie pisać do osoby, a nie do tłumu. Kampania cold mailingowa może być dla nas najbardziej skutecznym sposobem pozyskiwania leadów, jeśli odpowiednio ją przygotujemy i zrealizujemy. Wiecie, tak jak Wy nie czujecie potrzeby odpisywania na masowe maile, no bo po co, tak? Skoro wiecie, że no nikt nie odpisuje na newslettery, nie? No tak, no i nadawca... Zapraszamy Cię albo, do zakupu. Albo wiesz, jak ktoś... czujesz, że nadawca wysłał to też do 10 tysięcy innych osób, ponieważ tą jedną personalizacją było tam imię i ewentualnie nazwa firmy. A tak? Pokazywałam Ci ostatnio, jak do mnie napisali, NM-ie, bo mam N.Maruszczak tak. W mailu prywatnym, NM-ie. No, na coś takiego też nie odpiszę. Wiesz, i zero researchu tak naprawdę i chęci dowiedzenia się czegoś więcej o tym kliencie. Jak rozwiązaliśmy ten problem w CallPage? Tutaj zostawmy tego ludzika, to jest Head of Marketing. Stworzyliśmy sobie właśnie taki target customer profile. Powiesiliśmy sobie to na drzwiach i pisząc kampanię, piszemy do konkretnej osoby, tak? My wszystko o niej wiemy, powiedzmy wszystko o niej wiemy, to co chcemy wiedzieć, tak? Określiliśmy sobie, ile ma lat, czym się zajmuje. I tak naprawdę też przede wszystkim, jakie może mieć problemy, które my będziemy mogli rozwiązać. Łapiecie się w nasz profil, Head of Marketing. Head of Marketing, wiek. Jaki problem będziemy mogli im pomóc rozwiązać. Spotykam się też z opinią, że 3-4 personalizacje, więcej niż 3-4 personalizacje mogą brzmieć nienaturalnie. Nie wiem dlaczego w sumie, bo im więcej wiemy o tej osobie, tym ona czuje się bardziej jednak doceniona, tak, że wyszukaliśmy o niej te informacje, poświęciliśmy czas, żeby się czegoś więcej o niej dowiedzieć. My na przykład korzystamy w kampaniach bardzo często nawet 6 personalizacji i nie sądzę, żeby one brzmiały nienaturalnie. Myślę, że dzięki temu właśnie osiągamy takie wyniki, jak osiągamy i są one w sumie tak naprawdę bardzo wysokie, co później będziecie mogli zobaczyć, bo przygotowałam też dla Was statystyki. Czyli personalizacja, Maria, u Ciebie to jest co? Imię? Imię, nazwa firmy, wykorzystujemy też domenę firmy, wykorzystujemy stanowisko, branżę, w jakiej działają. Na przykład też, jeżeli robiliśmy cold mailing do hoteli,
to sprawdzaliśmy też, w jakich miastach oni tam mają te hotele. Często też korzystamy, na przykład sprawdzamy, w jakich portalach społecznościowych działają, także jakie treści tworzą na bloga. Także informacje, które świadczą o tym, że chcemy się coś o nich więcej dowiedzieć. Czyli info, info, jeszcze raz info. Natomiast w cold callingu powinniśmy dużo czasu poświęcić na poszukiwanie odpowiedzi. Przybliżę się trochę do mikrofonu. Na poszukanie odpowiedzi na takie pytania związane z tym, co mamy, do kogo mamy ten produkt i jak go przedstawić, żeby odnieść sukces. Bo zanim weźmiemy książkę telefoniczną i zaczniemy po kolei do wszystkich wydzwaniać i mówić: dzień dobry, chcę panu coś sprzedać, czy pan chce coś ode mnie kupić, to powinniśmy się zastanowić. Ja zawsze powtarzam moim ludziom, że sprzedaż dzieje się w dwóch sytuacjach. Albo jednocześnie, ale chociaż jeden z warunków musi być spełnionych. Kiedy nasza usługa rozwiąże jakikolwiek problem, bądź też ułatwi życie. Dlatego, ale zastanawiając się nad tym, jak napisać skrypty sprzedażowe, co wasi handlowcy powinni mówić, powinniście poszukać takich odpowiedzi, kim jest ta osoba, czyli tak identycznie jak w cold mailingu, kim jest ta osoba, co robi na co dzień, w jakich godzinach jest pracująca, kiedy będzie miała chwilę, żeby z wami porozmawiać. I to pozwoli wam przygotować solidny skrypt, który sprawi, że ten początek rozmowy, który myślę, że większość z was się zgodzi, jest najtrudniejszy i bardzo stresujący nie tylko dla klienta, ale również dla handlowca, pójdzie wam łatwiej. Ja tutaj wam pokażę, a to jest akurat slajd Marii, gdzie mają fajne szablony już gotowe, korzystając z wtyczki do Gmaila. Natomiast ja wam pokażę, jak wygląda to, jeżeli chodzi o Callpage, bo my mamy poukładane po pierwsze i skrypty, jak i również szablony wiadomości dotarcia per źródło, bo wiemy, że mamy profil człowieka, który pobiera e-booka. No, my masowo pobieramy e-booki i zazwyczaj ich nie czytamy. W związku z tym moi handlowcy nie dzwonią i nie mówią: dzień dobry, jak tam się pani podobał nasz e-book? Czytała go pani? No bez sensu, bo wiemy, że nie czytała. W związku z tym pamiętajcie, trzeba tworzyć profil klienta. Na przykład sprzedajecie publikację, dajmy na to, księgową. No to prosty przykład i rozdzielenie. Panią od księgowości z działu finansowego interesują nowości, akty prawne, nowelizacje, które wprowadza rząd. Natomiast szefa będą interesowały dwie rzeczy. Chce uniknąć kary i chce zaoszczędzić. No, nie chce mieć na głowie fiskusa. Także to pozwoli, takie przewidywanie odpowiedzi i wejście trochę w skórę klienta, pozwoli łatwiej wam do niego dotrzeć i też pokaże, że jesteście w stanie zrozumieć to, co się dzieje w tym momencie u niego w firmie. Tak, możesz wrócić mi jeszcze, bo ja chciałabym do szablonów, wiesz? Do szablonów, o, tutaj. Właśnie, ja po przygotowaniu i zrealizowaniu i przeanalizowaniu kilkudziesięciu kampanii cold mailingowych w Callpage wyróżniam tak naprawdę teraz trzy scenariusze odpowiedzi. Czyli gdy osoba jest stuprocentowo zainteresowana, wy jesteście w stanie powiedzieć, że ona jest zainteresowana, ponieważ napisała wam: jestem zainteresowana rozmową telefoniczną, proszę o telefon, daję wam numer telefonu, czy proszę o spotkanie, czy moglibyśmy się umówić wtedy i wtedy. To wtedy ta osoba jest zainteresowana i my możemy ją już wtedy spokojnie, bezpiecznie przekazać do działu sprzedaży. Drugi scenariusz to jest taki, gdy osoba jest niezainteresowana i też jesteście w stanie stuprocentowo stwierdzić, że jest niezainteresowana, ponieważ wam napisała: nie dziękuję, nie jestem zainteresowana lub dziękuję, obecnie nie jesteśmy gotowi na wdrożenie państwa systemu. Z takimi osobami też oczywiście jeszcze możemy podziałać. Ja myślę, że musimy, tak. My w Callpage generalnie mamy taki standard, że my musimy działać z takimi osobami, bo nie chcemy, żeby ostatnie słowo należało do klienta. Tak, ostatnie słowo nie może, nie powinno, tak? Ta osoba nie powinna zakończyć tego naszego dialogu, dlatego my jeszcze próbujemy coś z nimi zrobić, na przykład wysyłając im zaproszenie na nasze darmowe webinary, tak? Okej, dziękujemy za odpowiedź, dajemy nasze dane kontaktowe, bo ktoś w przyszłości może być gotowy na rozmowę z nami,
ale w tym momencie może on będzie chciał skorzystać, tak, z naszych webinarów, dowiedzieć się czegoś więcej. Tutaj jeszcze Wy, Maria, robicie to trochę softowo, natomiast no, w cold callingu jest tak, że jak klient nam mówi, że nie jest zainteresowany, no to zadajemy mu adekwatne pytania. Korzystamy z takiej metody, ona się tak fajnie nazywa, metoda coachingowa, i dowiadujemy się, o co konkretnie chodzi, czy to w tym momencie są jakieś problemy i rewolucje u Państwa w firmie, czy chodzi o naszą usługę, żeby po prostu pogłębić. No nie jest tak, że handlowiec dzwoni, przedstawia ofertę, klient mówi, nie jest zainteresowany, i ktoś krzyczy na niego, jak to Pan nie jest zainteresowany, i na przykład rzuca słuchawką. Jeżeli się z taką osobą spotkaliście, no to współczuję i Wam, i tej osobie, natomiast no pamiętajmy, że ostatnie słowo powinno należeć do nas. No i trzeci scenariusz to jest, gdy osoba, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że stuprocentowo jest zainteresowana, ale ta osoba też nie jest niezainteresowana. Czyli prosi nas o przesłanie oferty, prosi o więcej informacji, pyta, ile to kosztuje, jak to działa, z czym oni mogą to zintegrować. Tak, z takimi osobami działamy jeszcze my, robimy wszystko, żeby ich pomóc im zainteresować, żeby chcieli z nami, tak, wejść w tą interakcję. Dlatego, żeby ułatwić sobie właśnie pracę, mamy takie szablony. W Gmailu bardzo łatwo można dodać te szablony odpowiedzi. Tak naprawdę tam nie jest konieczna żadna wtyczka. A my korzystamy z wtyczki. Wykorzystacie z wtyczki? Tak, bo wystarczy, no, ta wtyczka, nie pamiętam nazwy, ale jak napiszecie do mnie, to Wam podpowiem. Wystarczy, że wpiszesz dwie literki w treści wiadomości. Aha. I automatycznie wrzuca Ci całą wiadomość. Tak. Ale widzisz, my tutaj mamy podzielone, tak że wiemy, o którą odpowiedź nam chodzi. Mamy ją podpisaną. Mhm. Także też myślę, że fajne rozwiązanie. Dziękuję. Czyli to chciałam już pokazać właśnie. A gdzieś jest jeszcze wrzucony ten Twój mail? Tak, ten wcześniej, który prosił o więcej informacji. Aha, tak, to tak. O tym rozmawiałeś. Tak, tak, że to był taki przykład właśnie osoby, z którą ta osoba jest dla nas, ona może być stuprocentowo zainteresowana, jeżeli do niej odpowiednio podejdziemy, tak? Nie możemy, nie przyciśniamy jej, bo my budujemy bardziej relacje, ale jeszcze spróbujemy coś z nią podziałać. Dobra, czyli tak, mamy kluczowe wskaźniki. Mamy nasze konwersje, więc jeżeli chodzi o konwersje, to dla sprzedaży, dla cold callingu, są to trzy elementy, na które trzeba zwracać uwagę. Przede wszystkim docieralność, czyli kupujecie bazę albo macie bazę i no wiadomo, że trzeba sprawdzić w pierwszej kolejności, żeby nie stracić dużo czasu. W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić, czy numery są poprawne. Później weryfikujcie, proszę Was, jakie macie tam kontakty, czyli czy są to stacjonarki, czy też komórkowe. Jeżeli realizujecie kampanię B2C, to już załóżcie, że jak macie stacjonarki, to trzeba dzwonić do tych ludzi wieczorami, po 17, kiedy wracają z pracy, są w domu. Już abstrahuję od tego, że chyba mało kto teraz korzysta z telefonu stacjonarnego, no ale mogą być takie przypadki, na przykład pań po 60, które mają stacjonarkę, tak? Jeżeli macie numery komórkowe, no to no, już jest to duże ułatwienie, no bo każdy z nas w dzisiejszych czasach jest mobilny. Natomiast kolejna rzecz, jaka się kryje pod tą docieralnością, to to, żebyście sobie wyznaczyli, że nie może być ona niższa niż 20%, nie może być na poziomie mniejszym niż 20%, bo to oznacza, że jesteście po prostu, jest coś nie tak z bazą, jesteście, nie wdzwaniacie się, mogą być to stare numery, które są niezarejestrowane, w związku z tym operatorzy powyłączali tą usługę. I co? Jeżeli mamy już komórki w bazie, to ja Wam proponuję nie prezentować się numerem stacjonarnym, czyli nie dzwońcie do klienta z plus 22, no bo kierunkowy warszawski wskazuje na to, że dzwoni telemarketer, a chcecie, żeby klient odbierał. Dlatego proponuję Wam mieć albo wykupione numery komórkowe, a są też takie systemy, które pozwalają kilka razy dziennie nawet zmieniać prezentację numeru. Więc nawet jeżeli nie macie możliwości zakupić numeru komórkowego, to broń Boże nie prezentujcie się 22 warszawskim. No i z tą docieralnością, pod docieralnością jeszcze możemy ukryć taką dodzwanialność konkretną, czyli w jakich godzinach klienci odbierają połączenia. W
jeżeli na przykład jest to między 9 a 10, to tam powinniście mieć najbardziej obsadzone stanowiska, czyli najwięcej roboczo godzin. Czyli na przykład między 9 a 10 mamy super docieralność, tam powinniśmy mieć początek zmiany ustawionych 5-6 osób, które dzwonią. No, w zależności od tego, jaką macie skalę. Jeżeli chodzi o odmowy rozmowy, no to tak, dobre bazy do cold callingu nie są tanie. W związku z tym z szacunku do bazy przyjrzyjcie się temu wskaźnikowi odmowy rozmowy. Jeżeli on jest wyższy niż 30%, no to coś jest nie tak z waszymi ludźmi, z waszą ofertą albo skryptem, że aż tyle osób nie chce z wami rozmawiać, więc to na pewno jest alarmująca informacja, że jeżeli co trzecia osoba rzuca słuchawką, nie chce z wami rozmawiać. My nieraz realizowaliśmy takie akcje, kiedy klient mówi, nie chcę z wami rozmawiać, proszę więcej do mnie nie dzwonić, no to nie możemy dzwonić, ale jeżeli wam mówi na przykład, nie mam teraz czasu i trzask słuchawką, czasami nadgorliwy konsultant zakwalifikuje to jako odmowa rozmowy, ale z szacunku do bazy można tutaj wykonać recykling, czyli raz jeszcze wdzwonić się do takiego klienta, no i często bywało tak, że robiliśmy jeszcze taką dodzwonkę i tam wpadały nam zamówienia na tych odmowach rozmowy. No i kwestie związane z argumentem, z odpowiedzią klienta zastanowię się. Z jednej strony to jest tak, że no jest fajnie, bo się cieszymy, zacieramy ręce, że wow, mamy już potencjalnego deala, natomiast z drugiej strony odbierajcie tą odpowiedź klienta jako takie trochę spławienie, w związku z tym tutaj trzeba mocniej docisnąć, więc jak podchodzicie do swoich ludzi i pytacie, co tam, jak tam, a ktoś wam taki podjarany mówi, ale mam dużo klientów, mają się zastanawiać, mam do nich dzwonić, no to dzielcie przez pół. Najfajniej jest odsłuchać takiej rozmowy albo usiąść z zespołem i przegadać temat tego, że jest za dużo takich kontaktów, które mają się zastanawiać. Bo to może oznaczać na przykład, że źle przedstawiamy im produkt, za mało mówimy o produkcie, że oni próbują się zastanowić. Dobrze, to teraz jeżeli chodzi o cold mailing. A tu mamy te statystyki, nie? Twoje. Tak, proszę. Tak, moje statystyki. Jeżeli chcę sprawdzić, czy temat wiadomości jest dobry, to będę oczywiście patrzyła na open rate. Open rate może nam także powiedzieć o tym, czy skorzystaliśmy na przykład z dobrego adresu mailowego. Musimy wysyłać z adresu personalnego, tak, czyli imiennego. Nie wysyłajmy cold mailingu z, tak samo jak nie wysyłamy cold mailing na maila kontakt@domena.firmy, tak samo nie możemy wysłać cold mailingu z maila kontakt@domena.firmy, ponieważ no to będzie świadczyło od razu o masowej wysyłce i nikt nie otworzy od Was tego maila. Open rate także może Wam powiedzieć o tym, czy na przykład dobrze stargetowaliście swoją kampanię. Czy ustawiliście też dobre pory wysyłki, ponieważ może one wpadły do skrzynki w tych godzinach, gdzie jest wysyp tego mailingu i ktoś po prostu przeoczył waszego maila. Jeżeli chodzi o response rate, no to tak naprawdę to ktoś będzie świadczyło o tym, jak napisaliście swoją kampanię. Czy ona była wystarczająco interesująca na tyle, żeby ktoś chciał wejść z wami w interakcję? Oraz tak naprawdę, czy nie wyglądała ona właśnie jako newsletter, tak? Czyli ktoś nie czuł w ogóle potrzeby odpisywania wam na tego maila, na przykład nie użyliście call to action. Jeżeli nie ma żadnego call to action, to nikt wam nie odpisze na tego maila, no bo tak naprawdę on nie wie, co ma z tym zrobić. Co ma zrobić, ze sobą zrobić, zostaje w wiadomości, co mam ze sobą zrobić. Nie przeczytałem, tak, okej. Okay. I ten conversion rate, tak? Tutaj akurat nie ma tego pokazanego. To jest liczba pozytywnych odpowiedzi, tak? Czyli response rate to jest tyle osób, ile nam odpowiedziało, z którymi będziemy mogli jeszcze coś podziałać, ale te pozytywne odpowiedzi świadczą też właśnie o tym, czy nasz produkt jest interesujący, tak? Czy ktoś będzie chciał w ogóle rozmawiać dalej z nami o tym? No, czy też znaleźliśmy do dobrych ludzi, nie? To się w nawiązaniu do tego, co już mówiłyśmy, do tej buyer persony. Też do open rate'u, też do response rate'u, czyli wszystkie te trzy wskaźniki musimy badać, bo tylko jakby liczba końcowa powie nam coś o naszej kampanii. Tak, ostatnio siedziałyśmy z Marią i wdrożyłyśmy takie fajne call to action, nie pytamy czy możemy pogadać, tylko pytamy kiedy.
tak, kiedy konkretnie w tym tygodniu, czy znajdą dla nas czas. Fajnie jest też użyć na przykład, czy, kiedy moglibyśmy porozmawiać, we wtorek o 10 czy w czwartek o 16. Dajecie mu wyboru w ogóle, że nie będziecie rozmawiać. Jest to może drastyczny sposób, ale myślę, że warto. Taki trochę hardowy. A jeszcze taki fajny mamy tip, bo w tych mailach, które idą tak jakby od nas, z działu handlowego, używamy w Callpage takiego linka, tak, do kalendarza, gdzie klienci sami mogą sobie bukować już te terminy. Czyli nawet ten człowieczek nie musi odpowiadać, tylko bukuje sobie termin u mojego handlowca i wiecie, no, czasami bywa tak, że na przykład ktoś jest zajęty, zapracowany, nie chce mu się odpisywać albo się wstydzi odpisać i ma po prostu, mamy podlinkowany tekst, że zabukuj spotkanie, zabukuj rozmowę ze mną i klienci bukują. Tak, tutaj mam przykładowe wyniki. To są średnie wyniki tak naprawdę. Nie chciałam Wam pokazywać ani najniższych, ani najwyższych wyników, ponieważ gdybym Wam pokazała najwyższe, od razu powiedzielibyście, że są najwyższe. Są to średnie wyniki, jakie osiągamy w naszych kampaniach. Naszym zdaniem, znaczy u nas one procentują, więc uważam, że są... Owocują. Są owocujące. Uważam, że są dobre. Jeżeli chodzi o moje wyniki, to tak jak Wam mówiłam na samym początku naszego spotkania, w tym momencie nie realizujemy już cold callingu w Callpage. Natomiast na samym początku, przez ten start mojego zespołu sprzedażowego, kiedy miałam tylko 4 osoby, w styczniu i w lutym właśnie dzwoniliśmy do bazy. Cała historia wyglądała tak, że kupowaliśmy u brokera bazę, jakieś tam mieliśmy konkretne wytyczne per branżę. Oczywiście firma musiała mieć stronę internetową, no bo widget jest na stronę internetową. No i dzwoniliśmy sobie tak do naszych potencjalnych klientów. Konwersja, jaką chcieliśmy osiągnąć, to była rejestracja, żeby oni się zarejestrowali w naszym serwisie. I stąd też macie tutaj informacje. To są takie nasze pierwsze w ogóle zestawienia, raporty, więc RW to są rekordy wykorzystane, leady to są właśnie te firmy, klienci, którzy zarejestrowali się w naszym serwisie. W styczniu jeszcze robiliśmy coś takiego, jak badaliśmy instalację z widgetu na stronie internetowej. Więc tak jak widzicie, to jest około 20% do bazy, czyli co piąta osoba decydowała się na to, żeby poznać Callpage i zarejestrować się w naszym serwisie. Okay. No teraz myślę, że już przejdziemy do różnic i tak jak obiecywałyśmy, tutaj już opowiemy konkretnie o przykładach, o tym, co robimy na co dzień, jak wyglądały moje doświadczenia, no bo ja już ten cold calling mam za sobą, Maria w dalszym ciągu realizuje cold mailing i bardzo dobrze, bo ja nie muszę robić teraz cold callingu. Dokładnie. Dobrze. To co, narzędzia to wrzucę tutaj ten slajd, nie? Tak, opowiem może najpierw o narzędziu, które wykorzystujemy do wysyłki zautomatyzowanych kampanii. Na pewno kojarzycie narzędzie takie jak Freshmail, które służy do wysyłki newsletterów. Natomiast cold mailing nie jest kampanią newsletterową, więc wykorzystujemy inne narzędzie. Wykorzystujemy narzędzie Woodpecker, które jest tak w ogóle polskim narzędziem. Ja jestem bardzo zadowolona z tego narzędzia, ponieważ pozwala mi to na tyle zautomatyzować pracę całego działu. Nie musimy później martwić się o follow-upy, tak? Czyli follow-upy są automatycznie wysyłane po tylu dniach, po ilu sobie je ustawimy, czyli na samym początku ustawiania kampanii musimy pamiętać o tych wszystkich ustawieniach, tak, czyli dni, godziny wysyłki, personalizację, oczywiście dobrze użyć personalizację w tych mailach. Później tak naprawdę możecie sobie zaimportować kontakt i informacje o nim, które uzyskaliście, oraz wysłać do niego taki cold mail, a następnie będą do niego wysyłane follow-upy, jeżeli on Wam wcześniej nie odpisze. Fajnym narzędziem, które wykorzystujemy w pracy, jest Email Hunter. On ostatnio zmienił nazwę na Samo Hunter, więc może je kojarzycie też.
To jest tak naprawdę i ułatwienie w pracy marketingowca i w pracy handlowca. Tak, ja uważam w ogóle, że każdy powinien mieć taką wtyczkę. Tam chyba jest pakiet podstawowy za free. Tak, 50 mailów można wyszukać ze strony internetowej. Aha. Tak, w ciągu miesiąca za darmo. Tak, no w pracy handlowego i generalnie w waszej pracy, jeżeli nie jesteście ani handlowcami, ani marketerami, tylko na przykład prezesami, to fajnie, bo czasami ktoś wam podaje adres mailowy i nie zdążyliście go zapisać i na przykład nie dopytujecie i przychodzi zwrotka, że adres nie istnieje, a MailHunter pozwala na to, żeby sprawdzić sobie, tak jak wejdziecie na stronę internetową, klikacie po prostu na tą wtyczkę i on wam pokazuje maile, wszystkie maile utworzone na domenie tej firmy. I tam możecie sobie wybrać takiego maila, a także sprawdzić w ogóle informacje o tej osobie, ponieważ często przy tym nie jest napisane, z jakiej konkretnie podstrony pochodzi ten mail. Czyli na przykład, jeżeli jest on z podstrony o nas, to możecie wejść, zobaczyć, co to jest za osoba i wszystkiego się o niej dowiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o te narzędzia, które ja polecam do wykorzystania cold callingu, no już abstrahuję od firm, które sprzedają bazy brokerów, to już sama narzędzia do dzwonienia, to przede wszystkim telemarketing 365, to na nim tworzyliśmy i robiliśmy dzięki temu cold calling. Bardzo tanie narzędzie i rzeczywiście, jak obiecują, że zbudujemy w 3 minuty, to też zbudowaliśmy w 3 minuty naszą maszynkę do dzwonienia i sprzedawania. Korzystaliśmy z tego na początku ubiegłego roku, w związku z tym na pewno trochę się zmieniło od tego czasu. Fajne jest, bo wrzucamy bazę, ustalamy sobie konkretnie nazwę kampanii, jaką będziemy realizować, no to też jest ważne później do analizowania, czy tam nieruchomości, jak dzwoniliśmy po nieruchomościach, czy po branży medycznej. Widzimy, jakie statusy konsultanci zaznaczają, tam chyba też były informacje o średnim czasie rozmowy i tak dalej. Także polecam, jeżeli nie chcecie dużo inwestować na sam początek, no to telemarketing 365 spoko narzędzie. Natomiast dla mnie, jestem wielkim fanem takiego rozwiązania, pracowałam na nim przez prawie 5 lat, może też z uwagi na przyzwyczajenie. Natomiast uważam, że nie ma nic fajniejszego jak AlphaVox. To jest bardzo drogie w implementacji, natomiast niezawodne praktycznie i ma super rozbudowaną i taką wersję dla handlowca, dla telemarketera. Świetny jest dla superwizorów, którzy mogą między innymi podglądać pulpity swoich konsultantów przypiętych do akcji. No i oczywiście od strony raportowej idealne narzędzie do analizowania tego, co się dzieje w waszym cold callingu. Fajne jest też to, że w AlphaVoxie, czego wtedy mi brakowało w telemarketingu, można było automatycznie ustawić kolejkę, czyli te połączenia do konsultantów są kierowane automatycznie, można ustawić wdzwanianie, czyli kiedy macie słabą docieralność, macie na poziomie na przykład 30%, to możecie ustawić takie prediktywy, że od jednego handlowca będzie dzwoniło do 3 klientów, tak? No bo tylko co trzecia osoba odbierze, w związku z tym ten handlowiec cały czas będzie rozmawiał. Albo na przykład możecie ustalić interwały czasowe, co ile system będzie dzwonił do waszej bazy. W związku z tym no to naprawdę było fajne narzędzie i właśnie ten AlphaVox też daje możliwość zmiany numerów kierunkowych, tak jak wam się podoba, jednym kliknięciem. Aha, bo tutaj jeszcze miałyśmy, okej, nakłady czasowe i budżetowe oraz skala działań. Dobrze, to jak wygląda z nakładami czasowymi i budżetowymi na przykład w dziale naszym outboundowym, czyli którym zajmujemy się z cold mailingiem. Tutaj tak naprawdę wszystko będzie zależało od tego, jak duży będziecie mieć ten dział, jak go podzielicie, w jaki sposób sobie zaplanujecie te działania, tak? Budżet. Ciężko powiedzieć o budżecie, ponieważ tutaj budżet będzie głównie zależał od tego, z jakich narzędzi będziecie korzystać oraz ile osób zatrudnicie. Ile będziecie im płacić. Dokładnie. Dokładnie. I jeżeli chodzi o nakłady czasowe, tak samo będziemy to mnożyć poprzez liczbę osób i naszych założeń. Skala działania może być bardzo duża, ale to też będziemy wszystko na podstawie tego, ile osób zatrudnimy, ponieważ no tak naprawdę jest to, w jakimś stopniu możemy to zautomatyzować, ale ciągle jest to jednak praca osób. Ale tak, jak obserwuję, jak ty wdrażasz ludzi do swojego działu w porównaniu do tego, co się dzieje u mnie w handlowym, albo tak jak szkoliłam też pracowników do call center, nawet jeżeli mieliśmy jedną prostą
sprzedaż, dajmy na to bielizny damskiej, to my wymagamy w cold callingu, na pewno potrzebujemy więcej czasu, a czas jest związany z kasą, bo trzeba taką osobę zrekrutować, to po pierwsze, a cold calling nie szczyci się dobrą opinią. Po drugie, trzeba ją wyszkolić, przekazać, no te licencje na programy też nie są tanie. My też robimy koszty billingowe dzwoniąc, tak? Wykonując, generując połączenia, też mamy billing, wysyłanie maili, w cudzysłowie jest darmowe, tak? Taka jest różnica. No i oczywiście cały czas praca z tymi ludźmi nad tym, żeby oni dobrze prowadzili te rozmowy, żeby byli zmotywowani, żeby im się chciało rozmawiać z żywym klientem, to też wymaga czasu, kasy, no bo różnego rodzaju konkursy, jakieś dodatkowe gratyfikacje, żeby utrzymać tą motywację. No i finalnie jest tak, że my możemy maksymalnie wykonać tylko 60 telefonów w skali całego dnia, więc tylko do 60 osób możemy dotrzeć. A u Ciebie, Maria? U nas tak naprawdę będzie wszystko zależało od tego, jaką tą kampanię będziemy realizować, tak? Jaka to będzie branża, jaki to będzie rynek, ilu informacji będziemy poszukiwać o tych osobach, do których chcemy dotrzeć, czyli jak dużo będziemy musieli poświęcić czasu na research, czyli poszukiwanie informacji, tak? No i później, jeżeli skorzystamy z tego narzędzia do automatyzacji, wiadomo, że pozwoli nam to na wysłanie większej ilości maili, ale no wcześniej i tak musimy znaleźć te informacje. Kolejną różnicą jest dostępność naszych pracowników. Moi ludzie, jak są chorzy, no to nie mogą gadać przez telefon, no bo gardło im siadło i w żaden sposób nie wykonają tego cold callingu. I też kwestia tego, że pracują w takich godzinach dopasowanych do bazy, tak? Czyli jeżeli mamy B2B, no to zazwyczaj dzwonimy 8:15, 9:17. Jeżeli realizujemy kampanię B2B, no to nikt nie będzie dzwonił po godzinie 20. I handlowiec jest efektywny maksymalnie 7 godzin, natomiast później już jest zmęczony tym, co słyszy, tym, że mówi. Dlatego ta dostępność i aktywność naszego pracownika jest tutaj w tym przypadku cold callingu bardzo ograniczone. Trzeba dobrze, elastycznie do tego podchodzić. Jeżeli będziemy mówili o dostępności i aktywności pracownika w marketingu, to moim zdaniem też warto tutaj powiedzieć o zaangażowaniu. Już mówi się, że marketer nie powinien spać, że powinien być dostępny 24 godziny na dobę, ale to nie jest prawda, no bo tak naprawdę fizycznie jest to niemożliwe. Jedna osoba nie będzie w stanie odpisywać na maile przez 24 godziny. Ale jeżeli chodzi właśnie o naszą pracę, jest ona zdecydowanie bardziej elastyczna, tak? Te godziny mogą być bardziej elastyczne, pracownicy mogą być bardziej mobilni, mogą pracować zdalnie. Na przykład ostatnio wyciągnęliśmy takie fajne wnioski po realizacji kampanii zagranicznych, że osoby odpisują nam często w godzinach wieczornych, tak? I chcą z nami wtedy prowadzić korespondencję, albo w niedzielę. Dla nich jest wtedy lepiej, tak? Osoby teraz wracają do domu i siadają przy kolacji, wyciągają telefon albo laptop i odpisują na służbowe maile. To już jest chyba choroba cywilizacyjna, tak to się chyba nazywa. No ale tak jest, tak? Często tak pracujemy. Więc zaowocowało to u nas tak trochę innymi godzinami pracy i innymi godzinami wysyłki tych kampanii. Jeżeli chodzi o te standardy pracy na kontakcie, tak? No to tutaj muszę powiedzieć o czymś takim, jak największy błąd, jaki można popełnić przy realizowaniu cold mailingu, to jest niewysyłanie follow-upów lub robienie kampanii, która składa się z dwóch maili, tak? Czyli pierwszy intro mail, następnie follow-up. Osoba, która Wam nie odpisała po pierwszym mailu, okej, mogła Wam nie odpisać, ponieważ nie chce Wam odpisywać, tak? Po prostu. Ale najczęściej to będą powody takie jak otworzyła Waszego maila i zapomniała Wam odpisać. Miała gorszy dzień. Może myślała, że... Może pierwszy Wasz mail był tak skonstruowany, że faktycznie myślała, że jest to masowa wysyłka i ona nie czuje potrzeby. Albo nie daliście call to action, tak? Posłaliście, cześć, co u Ciebie, fajną masz firmę, my też jesteśmy fajną firmą i koniec. Tak. No i to bez call to action nikt Wam nie odpisze, w związku z tym follow up, czyli takie ponowne zapytanie, czy żyjesz, co... My na przykład wysyłamy pierwszego follow-upa bardzo prostego i bardzo krótkiego. Czy dotarł do Ciebie mój poprzedni mail? Tak?
i to jest bardzo fajny case, że osoby na przykład odpisują nam tak dotarł i wtedy my nie zamykamy tej komunikacji, tak? Nie pozwalam, żeby to było jakieś takie słowo. To tak dotarł, okej. Okay. Nie, my wtedy dopytujemy, dlaczego? Nie, my wtedy piszemy, że to dobrze, bo już się bałem, że wpadłem do spamu. I najczęściej nam wtedy jeszcze odpisują, że chcą z nami porozmawiać. Nasze kampanie składają się zwykle z 4, 5, nawet do 6 maili, w zależności od tego właśnie na jakich rynkach działamy, ponieważ tutaj też trzeba pamiętać o tej kulturze, tak? Musimy pamiętać, że w różnych krajach różnie się respektuje te wysyłki, dlatego czasem staramy się ograniczyć to, ale są różne kampanie, które u nas składają się nawet z 6 maili, i czasem nawet po tym ostatnim mailu osiągamy najlepsze wyniki, ponieważ osoby wtedy wróciły na przykład z urlopu i one wtedy chcą z nami porozmawiać. Natomiast w sprzedaży, w żywej rozmowie z klientem, dużym wyzwaniem dla osoby, która zarządza zespołem cold callingowym, nawet dla samego handlowca, jest utrzymanie tej motywacji, to po pierwsze, ale najważniejsze jest to, żeby się trzymać zgodnie ze standardami i skryptami, które zostały przygotowane, czyli jeżeli powinienem powiedzieć w ten sposób, bądź też na przykład przeczytać jakieś formalne podsumowanie, no to tutaj dużo pracy trzeba włożyć w odsłuchiwanie rozmów i weryfikację, bieżącą weryfikację tego, czy wasi pracownicy rozmawiają zgodnie ze standardami. Follow-upy. Tak, my wykorzystujemy, bo generalnie też już pod koniec realizacji cold callingu przeszliśmy na taki omni-channel, czyli klient, my dzwonimy do klienta, on mówi proszę mi wysłać ofertę mailowo, wysyłamy mailowo, po czym otrzymujemy od niego SMS-a, odzwaniamy, kontaktujemy się na hangoucie, czy też prowadzimy rozmowę na zimno przez Skype'a. W związku z tym, jak tylko macie możliwość i zastanawiacie się, czy realizować cold calling, to tak, ale dajcie swoim ludziom więcej narzędzi niż sam telefon do pozyskania nowego klienta, do zbudowania nowej relacji. Widzę, że się trochę przedłużyło, więc tak tylko zostawimy te hasła, bo w zasadzie tutaj więcej... To mówiłyśmy o nich. Tak, i to są krótkie rzeczowe informacje, o których trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o cold calling, on będzie skuteczny i odniesiecie sukces, jeżeli będziecie mieć fajne osoby. Mam na myśli takie, które są otwarte, które będą zaangażowane w to, żeby podjąć działania, które nie będą się poddawały, które same będą wychodziły z inicjatywą, a powiedzmy to w ten sposób. To może być jedna osoba, która będzie po prostu kierownikiem czy też team liderem i zarazi tym całym podejściem pozostałe osoby. Niewłaściwie dopasowany styl kierowania zespołem. Jeżeli zatrudniacie młode osoby, no to wiadomo, że ta komunikacja i praca z nimi jest zupełnie na innym poziomie niż współpraca z osobami. W call center też pracują osoby po 40, po 50 roku życia i tam trzeba inaczej, zupełnie inaczej pracować. Jeżeli ktoś młody, ja miałam niejednokrotnie takie osoby u siebie na projektach po 50 roku życia, no to wiadomo, że zupełnie inaczej trzeba rozmawiać i też trzeba zbudować autorytet w oczach tej osoby, no bo niektórzy mają takie dziwne poczucie, że ja jestem młodszy, no to czemu mam mówić starszej osobie, co ona ma robić, albo w drugą stronę. Ktoś starszy do nas podchodzi z takim podejściem, a ty gówniarzu, nie wiesz nic o życiu. No przepraszam, że tak mówię, ale często jak rozmawiałam z kierownikami innych projektów, oni się tego obawiali, a uważam, że nie trzeba się po prostu tego bać, tylko trzeba być szczerym, wzbudzić zaufanie i sympatię drugiej osoby i już pójdzie nam gładko. No i brak wiedzy. Ja zawsze powtarzam wszystkim, z którymi mam styczność na co dzień w Callpage, że trzeba się rozwijać. Jest takie hasło moje ulubione, rozwijaj się lub zgiń. I na tym mogę w sumie zakończyć te nasze błędy. Jeżeli chodzi o cold mailing, tak, to tutaj są rzeczy, o których cały czas gdzieś tam wspominałam, przed którymi próbowałam,
przestrzegam Was, żeby tego nie popełniać. To jest masowa wysyłka, tak? Czyli brak tych personalizacji, brak informacji o osobie, do której docieracie. Niedopasowanie treści do grupy docelowej. Czyli to tak jak Ty mówiłaś, że u Ciebie bardzo ważne są te osoby, tak? Które dzwonią, tak tutaj treść, którą stworzycie, jest najważniejsza, bo to na niej będzie się opierała wasza kampania i to nie będzie świadczył sukces późniejszych wyników. No i zakończenie dialogu odpowiedzią negatywną, tak, czyli to też to co mówiłam, żeby nie pozwolić na to, żeby ostatnie słowo należało do tego waszego potencjalnego klienta, ponieważ na przykład mógł też mieć zły dzień i odpisał wam, że nie jest zainteresowany albo nie, po prostu. Tylko i wyłącznie. To nie jest żadna odpowiedź, nie. Dokładnie, no to my mamy interes, my dzwonimy do klienta, klient jest naszym najlepszym przyjacielem, bo daje nam kasę, w związku z tym jak pisze właśnie nie dziękuję, albo nam mówi nie dziękuję, no to powinniśmy w dalszym ciągu utrzymać taką rozmowę i dążyć do tego, żeby było końcowe pozytywne wrażenie po nas. Tak, i pierwsze i to ostatnie. I ostatnie, tak. I jeszcze tak właśnie w związku z tym odpowiedzią na follow-upa, kiedy klient mówi tak, dotarł mail, też powinniśmy, pamiętajcie, że też powinniśmy coś powiedzieć, dalej pociągnąć tą rozmowę. No i co, podsumowując, moi drodzy, powiem tak, że wiele firm boi się zaczynać zimne kampanie, bo one nie szczycą się dobrą opinią, wręcz odwrotnie, są trochę znienawidzone, bo tak jak mówiłam, chyba nikt nie kojarzy pozytywnie cold callingu, no bo kojarzy się on z wciskaniem, a cold mailing kojarzy się ze spamem. Tak, ze spamem. No tak, no to przede wszystkim. Tak, Maria, wiem, że ty lubisz budować relacje. Ja lubię budować tak, relacje, ale... no bo spam to spam, ja, tak się wiesz, ja buduję relacje. Okay. Ja nie wpadam do spamu. Ty nie wpadasz do spamu. Także pamiętajcie, że jeśli zrobimy to dobrze, to zdobędziecie nowych klientów, no bo ja uważam, że nie ma nic gorszego jak siedzenie i czekanie, aż klient domyśli się, że powinien u Was coś kupić, także. Dokładnie. Okej, no to co, to teraz myślę, że możemy sobie przejść do tej sesji pytań i odpowiedzi, także czekamy na Wasze pytania. Tutaj Piotr nam przyniesie swój sprzęt, bo tych odpowiedzi od Was było trochę. Okej. Okay. Marcel zapytał, jak kontaktować się z firmą, jeżeli nie mamy informacji o tym, kto jest osobą docelową, a jak wtedy aspekt prawny takiego cold mailingu? Czyli Maria, to do Ciebie. Tak, dobrze, to ja już na to odpowiem. Jeżeli nie mamy informacji, kto jest osobą docelową, musimy mieć osobę docelową, musisz wiedzieć, do kogo chcesz dotrzeć. Czyli to jest to właśnie budowanie tej buyer persony. Najpierw musisz stwierdzić, z kim chcesz się skontaktować i później chcieć do niej dotrzeć. Okej, może się zdarzyć taka sytuacja, że będziesz miał problem, tak, bo może o to chodziło, że będziesz miał problem ze znalezieniem do tej konkretnej osoby maila. A, tak, może tak? Być w wiadomości. I że akurat nikt nie może. To piszesz do kogoś innego. Cześć. Proszę o kontakt. Mhm. Cześć, wtedy... proszę o kontakt do tej osoby, bo chciałbym z tą i tą osobą porozmawiać. Porozmawiać, tak, tak. Tak, ale jak realizujecie kampanie zimne, to musicie mieć osobę docelową. Musicie sobie w głowie ułożyć, że mój produkt na pewno będzie kupowała księgowa, prezes firmy i na przykład sekretarka, ale to w mniejszym stopniu. Tak, na podstawie tego, co oferujecie, tak, jaki macie produkt, jaką macie usługę, to przecież pewnie wiecie, z kim powinniście porozmawiać na ten temat, kto wyda decyzję na temat wdrożenia na przykład waszego narzędzia czy zakupu. No tak, no bo jeżeli chodzi o kolpeś, to na przykład nie będziemy kierować naszej oferty do jakiegoś tam albo programisty. No więc tak to wygląda. Okej, dobra, lecimy dalej. Czyli w zasadzie ta personalizacja maila jest tak detaliczna i nie można tego zautomatyzować. To znaczy, można to zautomatyzować. Właśnie to narzędzie, o którym ja mówiłam, które pokazywałam, można tam wrzucić, tak, bazę, swoją bazę, którą stworzyliśmy. To znaczy, ja to mówię jako baza, ale my nie korzystamy z gotowych baz, bo my sobie je sami przygotowujemy.
wpisujemy sobie po prostu w Excelu informacje, które będziemy potrzebowali później do tej kampanii i korzystając z tego narzędzia możemy później zaciągnąć sobie te informacje i wysłać do kilkudziesięciu, tak, czy tam do 100 osób, tak jak ja Wam pokazywałam te statystyki, to były mailingi do 100 osób, ale wszystkie były tak spersonalizowane, wszędzie były zawarte te informacje, które wcześniej znaleźliśmy, ale wysłaliśmy je do 100 osób. Okej, okay. Agata zapytała, czy chcąc rozkręcić małą firmę, powinnam zacząć od wysłania maila i przypomnienia się telefonem, czy zadzwonić do klienta z prośbą o maila do osoby decyzyjnej, wtedy wysłać maila. Powiem tak, to zależy od tego, czy już próbowałaś i jakimi sposobami. I gdybym ja miała rekomendować rozwiązanie, to na pewno bym zadzwoniła. Nawet na sekretariacie postarałabym się zjednać sobie sekretarkę, bo jej rola oprócz tego, że jest na każde żądanie prezesa, prezes jej też płaci za to, żeby dbała o jego czas i filtrowała te kontakty. W związku z tym zjednałabym sobie sekretarkę, poprosiła o pomoc, że chciałabyś dotrzeć do osoby, która w firmie zajmuje się tym i tym, ale na stronie nie znalazłaś nic innego i w zasadzie to tobie zależy tylko na mailu do tej osoby i zobaczyć, co ona powie dalej, bo można oczywiście najpierw wysłać i też to wtedy będzie tak, to już nie będzie cold calling, bo jak wyślesz najpierw maila, no to masz fajnie, bo masz taką trochę ocieplaną. To tak, będzie cold mailing i masz fajnie, bo masz trochę ocieploną bazę i możesz powiedzieć, że w nawiązaniu do maila nie otrzymałaś odpowiedzi, a chciałabyś dopytać, czy dotarł i dalej się wywiązuje rozmowa. To tak, jeżeli... Czy budowanie własnych baz poprzez skrapowanie mailingowych danych, to znaczy tak... Doczytaj do końca, Maria. Czy budowanie własnych baz poprzez skrapowanie maili i innych danych dostępnych publicznie stron www. jest niezgodne z prawem i niebezpieczne. Narzędzia takie właśnie jak Email Hunter są ogólnie dostępne. Ja też do końca nie wiem, na jakiej zasadzie one działają, bo nie jestem programistą. One wyciągają adresy ze stron. Tak, wyciągają adresy, które są dostępne gdzieś na stronie, czyli gdybyście, one po prostu oszczędzają Wasz czas. Gdybyście chcieli więcej czasu pogrzebać, tak, po różnych podstronach, na różnych także forach, te maile są wszędzie dostępne. To nie są takie maile, które gdzieś są ukryte i on wtedy wyciąga je z jakiejś czeluści, otchłani internetu, tylko one wszędzie są dostępne. Co z budowaniem własnych baz? To znaczy tak, my bazy, to są, tak jak wcześniej mówiłam, to są takie przysłowiowe bazy, ponieważ my sobie to robimy tylko i wyłącznie, żeby można było zautomatyzować tą jedną kampanię. My później tych baz nie przechowujemy, nie wykorzystujemy do niczego. Tak, bo generalnie pewnie pytanie było, nie wiem czy dobrze zapamiętam, od Michała i ono polegało na tym, czy jest zgodne z prawem. To jest kwestia tego, moi drodzy, że jeżeli wysyłacie informację handlową bez uzyskania wcześniejszej zgody, to nie jest zgodne z prawem. Natomiast my nie wysyłamy informacji handlowych. Wysyłanie informacji handlowych, no to nie jest cold mail, tak? Po pierwsze, tak jak też mówiłam o tym na początku, nie możecie wysłać informacji handlowej, no bo to jest niezgodne z prawem. Ale jeżeli chcecie się po prostu, chcecie z kimś nawiązać tą relację, tak? No to jak najbardziej jest odpowiednie. Mamy tutaj pytanie, ktoś otwiera sklep z branży B2B i z czym powinien najpierw wyjść? Czy z cold mailingiem, czy z cold callingiem? Powiem tak, jeżeli to jest sklep internetowy, no to idźmy już w stronę tego, co się dzieje, czyli ja bym wybrała cold mailing. Szczególnie, że jeżeli dopiero zaczynasz, to ciężko ci będzie wyszkolić handlowca, który będzie realizował cold calling na takim poziomie, który będzie zadowalał i ciebie, czyli będzie pozyskiwał tylu klientów i zadowalający dla niego. Więc myślę, że łatwiej jest zrobić cold mailing i nauczyć się na błędach z cold mailingu, dopiero później przenieść na calling. Tak, plus jeszcze jest kwestia taka, że na przykład bo będzie to sklep online, dokładnie, czyli będziesz miała stronę internetową. Jeżeli jest strona internetowa, to ktoś dostając maila może od razu sobie wejść i sprawdzić tą stronę internetową, tak? Ponieważ on jeszcze
on jeszcze Cię nie zna, on nic o Tobie nie wie, jeżeli Ty do niego zadzwonisz i od razu powiesz mu na przykład nazwę, tak, to on może Cię nie kojarzyć, a poprzez wysłanie maila on będzie miał możliwość wejść na Twoją stronę internetową, sprawdzić Cię w internecie, czy naprawdę taka firma istnieje, czy Ty istniejesz, czy jesteś prawdziwą osobą i można z Tobą porozmawiać. Czyli w takiej, jeżeli chodzi o taką kwestię, to jak najbardziej, myślę, nawet się we dwie zgadzamy, że cold mailing ma sens. Tak, bo to jest bardziej, cold calling jest podejściem hardowym. Jest nastawiony od razu na pozyskanie nowej osoby, na finalizację jej nawet przez telefon. Natomiast cold mailing to jest coś, co pozwala zacząć, co pozwala zbudować relacje i łatwiej jest znaleźć marketera niż handlowca. Po prostu. O, tutaj jeszcze Krzysiek napisał takie pytanie, bardzo mi się podoba i chętnie na nie odpowiem. Czy cold mail na adres typu biuro małpa, bo nie możemy uzyskać adresu do osoby decyzyjnej, ale personalizacja maila do tej osoby, imię, nazwisko, stanowisko i tak dalej, ma sens i jest skuteczne. Jak najbardziej. Jeżeli chcecie się bardzo skontaktować z jakąś firmą, zależy Wam na kontakcie, no to nie możecie się zamykać tylko dlatego, że nie macie do niej tego personalnego maila. Spróbujcie z takim mailem, tak? Użyjcie personalizacji typu właśnie imię i nazwisko, jeżeli macie takie dane, nazwa firmy, domena, wklejcie tam informacje, które też wcześniej znaleźliście i próbujcie się skontaktować. No i wysyłajcie oczywiście follow-upy, no bo jeżeli to będzie ogólny mail, to może po pierwszym mailu nie zostać przekazany do tej osoby, tak, bo może go odczytać inna osoba, ale jeżeli będziecie się starali bardzo skontaktować z tą osobą, to myślę, że zostanie przekazany. Bartek nas zapytał tutaj, czy mieliśmy kiedyś problem z prawem, albo czy znamy taki przypadek, że z powodu źle przeprowadzonego cold mailingu za szybko wysłana oferta i tak dalej. Ja odpukać, niemalowane, na razie nie miałam takiego problemu, ponieważ myślę właśnie, że jest to zasługa tych dobrze przygotowanych kampanii, które naprawdę trzeba uważać na słowa, bo czasem to może być kwestia dokładnie jednego słowa, żeby nie zawierało one żadnej oferty, żadnej tej informacji handlowej. Nie wysyłamy za szybko oferty. My ofertę wysyłamy tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś nam wprost napisał, proszę o przesłanie oferty, albo proszę o przesłanie prezentacji, proszę o więcej informacji. Wtedy jak najbardziej wysyłamy, ale wcześniej myślę, że jesteśmy ostrożni, ponieważ no jednak skoro mamy takie wyniki, które skalujemy, to nie chcielibyśmy tego zepsuć. Dlatego na razie odpukać, tak jak mówiłam, nie było żadnych problemów. Tak, no Twoi ludzie też są wyczulani na to. Moi drodzy, wrzućcie jeszcze jakieś pytania, bo jesteśmy w zasadzie dla Was dostępne, mamy zarezerwowany czas. Widzę, że jest ponad 500 osób online, w związku z tym na pewno coś Wam się jeszcze w głowach urodziło i o coś chcielibyście dopytać, jeżeli chodzi o kampanię cold callingową czy też mailingową. Chętnie Wam odpowiemy. A jeżeli wrzuciliście pytania na początku, no to niestety nie znajdziemy ich, bo trochę tutaj się rozsypało. Okej, mam pytanie od Krzyśka. Jaka według nas jest akceptowalna skuteczność cold callingu, gdy jego celem jest spotkanie? Korzystamy z bazy zimnej zupełnie. Na spotkanie powinno być jeden na godzinę, czyli powinieneś umawiać jedno spotkanie na godzinę minimum, a skuteczność do rekordów wykorzystanych to ja myślę, że powinna być na poziomie nie mniejszym niż 20%, ale to musisz sobie odpowiedzieć, jakiej jakości jest ta baza, bo jeżeli chcesz umówić na spotkanie i targetem są na przykład, dajmy na to dyrektorzy szkół, a w bazie masz zakłady pogrzebowe, no to nawet 20% nie osiągniesz. Także zależy od profilu bazy i powinieneś po prostu wyznaczyć taki cel dla osoby, która dzwoni, że minimum jedno spotkanie na godzinę i wtedy analizować, czy robi więcej, czy jeżeli robi więcej, no to dawać wyższe cele. Dobrze, tutaj Ania
Anna zapytała. Dobra, dobra. Wpadają nam pytania, tylko jest taki czat, że one nam spadają na dół. Okej. Okay. Czy możliwa jest opcja cold mailingu, gdzie oferujemy produkt do przetestowania? Jasne, tylko nie używajcie słowa oferujemy, wiadomo, tak? Napiszcie, że chcielibyście żebyś zobaczył. Tak, dokładnie, że zaczęliście działać z czymś nowym i byłoby to dla Was bardzo cenna informacja, gdyby ktoś chciał przetestować i później można by było i później wyrazić tak na to opinię. Nie dawajcie też słowa darmowy test, ponieważ wpadnie Wam to do spamu wtedy, tak? To jest takie słowo, którego nie powinno się używać, darmowy, ale użyć tego w sposób taki, żeby to było taki sprytny. I mądry. Więc tak, Krzysiek poprosił o kontakt mailowy. Bardzo proszę, wrzuciłam wam slajd, możecie sobie zrobić screena. Ewentualnie łapać nas na naszej stronie kolpage.pl.io albo przez aplikację Kolpage zadzwonić. Mój numer też jest podany na stronie internetowej. Tak, ja polecam też e-mail Huntera oczywiście. Tak, na e-mail Hunterze też możecie ogarnąć nasze maile. Jak powinna brzmieć prośba o wyrażenie zgody na przetwarzanie informacji handlowej? Nie możecie wysłać takiej prośby, ponieważ to też jest niezgodne z prawem. Nie możecie napisać, dzień dobry, proszę o wyrażenie zgody na przesłanie takiej informacji, bo wy już prosicie, tak, o coś i od razu zakładacie, że będziecie chcieli wysłać taką informację handlową. Musicie napisać to w taki sposób, żeby ta osoba wyraziła taką informację, tak? Dlatego my właśnie zadajemy pytanie, czy chcieliby z nami porozmawiać, czy znajdą dla nas czas, tak? Czy tak jak wspominałyśmy, kiedy znajdą dla nas czas? I oni nam wtedy piszą na przykład, że nie mają czasu na rozmowę telefoniczną, więc proszą o przesłanie więcej informacji. Ale jeżeli mają czas, to od razu z nami rozmawiają i my skracamy sobie ten czas wysłania tej informacji. Nie można wysyłać prośby o informację, ponieważ to także jest niezgodne z prawem. Dobrze. Adrian tutaj zadał pytanie, czy jeżeli w cold mailingu zaproszę do zapoznania się z firmą, to jest niezgodne z prawem. Wiesz co, czyli jeżeli uznałbyś to, napisałbyś to, zależy w jaki sposób to napiszesz tak naprawdę, ale tak, ty go już o coś prosisz, coś od niego chcesz, więc raczej nie wyrażałabym prośby, ale napisałabym to w sposób taki, że jeżeli masz chwilę, rzuć okiem na naszą stronę internetową, ale tak naprawdę myślę, że szybciej będzie, jeżeli znajdziesz dla mnie 15 minut i będziemy mogli porozmawiać o tym, w jaki sposób możemy nawiązać współpracę lub w jaki sposób ja mogę Tobie